panie prezydencie, w kilku słowach opowiedzieć o historii tego obiektu. Skąd pomysł na to, żeby ta kolejna placówka tego typu pojawiła się w Wrocławiu? No niestety pomysł wziął się z życia, dlatego że w kontaktach wielokrotnych z pani dyrektor zwracała uwagę na to, że przy ulicy Sielskiej w Maluchu bardzo często zdarza się tak, że jest po prostu więcej dzieci niż miejsc. Oczywiście ten personel sobie doskonale z tą sytuacją radził, no ale nie mogliśmy dłużej tolerować tego typu sytuacji. Stąd też przy okazji niejako, kiedy zapadła decyzja o przebudowie budynku przy ulicy Sielskiej, równolegle podjęliśmy decyzję o tym, że trzeba zbudować kolejną placówkę, w której 14 kolejnych miejsc dla dzieci, które tej pomocy po prostu potrzebują, zostanie zorganizowane. I tutaj ogromne zaangażowanie z jednej strony pani dyrektor Doroty Wilczury, która właściwie od samego początku, od momentu rozpoczęcia prac projektowych, a nawet jeszcze wcześniej, kiedy badaliśmy, jakie są realne potrzeby tych placówek, była zaangażowana później na etapie projektowym, a później bardzo solidnie pilnowała wykonawcę, żeby wszystko było zrealizowane z należytą starannością i tak, żeby po prostu przez długie lata tym dzieciom, które potrzebują, tak jak powiedziałem, tej pomocy, dobrze służyło. No, też ważne, żeby podkreślić, że jesteśmy na obiekcie, który znajduje się przy ulicy Lisek, ale w tym samym czasie była przebudowana, a właściwie wyburzony stary budynek i zbudowany nowy budynek przy ulicy Sielskiej. No i przecież coś trzeba, gdzieś trzeba było zorganizować tym dzieciom dach nad głową. I tutaj z pomocą już po raz kolejny przyszli harcerze, którzy na ten czas odstąpili swoją bazę przygody, swoje miejsce, które też, na które przecież też całe lata czekali, o które walczyli, żeby przyjęło nową postać i faktycznie w zeszłym roku zostało oddane do użytku i właściwie oni nie zdążyli się wprowadzić, bo to miejsce zajęły dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej i przez ten czas w bazie przygody te dzieci mieszkały. Dzisiaj jesteśmy w przededniu udostępniania tego obiektu. Tak naprawdę czekamy już tylko na ostatnią decyzję, która pozwoli, żeby dzieci tutaj zamieszkały. No i żeby ich warunki rozwoju były optymalne, jeśli można w ogóle o takich mówić w tej sytuacji. To jeszcze dopytam, może czy macie jeszcze możliwość pytania? To jeszcze tylko technikalia w takim razie. A jaki był koszt tejże inwestycji? Jaka jest powierzchnia? Bo powiedzmy sobie szczerze, ten budynek wygląda imponująco. Ten budynek, szczegóły to odsyłam i gorąco polecam BIP, bo sporo się tego dzieje, więc nie wszystko można spamiętać, a nie chciałbym Państwa wprowadzać w błąd. Natomiast ten budynek jest nieco mniejszy od tego budynku na ulicy Sielskiej. Ten budynek na Sielskiej ma taką funkcję jeszcze wspólną dla innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, gdzie jest gabinet logopedy, psychologa i tak dalej, administracji też, no bo przecież to są jednak jednostki, które wymagają prowadzenia takiej podstawowej działalności administracyjnej. Więc to jest budynek z własną kuchnią, z własnymi takimi przestrzeniami, gdzie te dzieci w liczbie 14 osób mogą normalnie korzystać ze swojego dzieciństwa. Ale też został wyposażony, bo stoimy na placu zabaw, więc sam budynek to jedno, ale też bardzo ważna jest okolica. Myślę, że okolica jest też wyjątkowa, bo jesteśmy na osiedlu Lisek, więc jest tutaj spokojnie, cicho, w otoczeniu przyrody. Ale na placu zabaw też bezpiecznym, też są werandy, bardzo takie przyjemne, więc myślę, że są to warunki najlepsze, jakie mogliśmy w tym momencie tym dzieciom zaoferować. Jeszcze dopytam, skoro o Lisku już mówimy, kilkaset metrów stąd, to pokrewny temat. Dom dodatni energetycznie, dom, który w perspektywie ma zamieszkiwać rodzina zastępcza.
Czy wiemy już coś więcej na ten temat? Kiedy ci lokatorzy będą opisywać? Czy wiemy bardzo dużo na ten temat. Po pierwsze, no jesteśmy szczególnie dumni z tego domu, dlatego że no po pierwsze nie kosztował nas, mówię jako miasto, dlatego że dzięki nawiązaniu współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które z kolei korzystało ze środków Unii Europejskiej na przygotowanie demonstratora i zrealizowanie go. Akurat my wygraliśmy ten konkurs dla domu jednorodzinnego i on został zrealizowany właśnie przy ulicy Lisek we Włocławku. Jest to dom też szczególny, bo po pierwsze modułowy, po drugie dodatnie energetycznie. To oznacza, że on więcej energii wytwarza niż sam potrzebuje, więc no tutaj mamy rozwiązania ekologiczne, ale przy okazji, tak jak pan redaktor zauważył, no też mamy rozwiązania takie bardzo społeczne, społecznie potrzebne, bo chcemy promować rodziny zastępcze, chcemy rodzicielstwo zastępcze też promować. To jest najlepsza forma zapewnienia dzieciom odpowiedniej ochrony, odpowiedniego wsparcia. I stąd no dzisiaj podpisałem już decyzję o przekazaniu tego, czy udostępnieniu tego budynku dla rodziny zastępczej, gdzie też dzieci znajdą swoje miejsce. Najmłodsze, jeśli dobrze pamiętam, jest trzylatkiem, więc to też jest coś, co myślę, że może nasz samorząd wyróżniać na tle innych samorządów i wyróżnia pozytywnie.